Zdradzę Wam sekret. Uwielbiam program Love Island Wyspa Miłości. Ale nie dlatego, że uważam, że jest to jakiś najszczęśliwszy sposób poszukiwania drugiej połówki. Nie, chodzi o to, że uwielbiam obserwować pewne zachowania jego uczestników. Poza tym, kiedy za oknem już się robi tak zimno i szaro jak teraz, to jak oni tam są w tym domu, w tej pięknej willi, nad pięknym, ciepłym morzem, gdzie jeszcze świeci gorące słońce, no to naprawdę aż chce się to oglądać. Ale wczoraj obejrzałam pierwszy odcinek nowej serii i powiem Wam, że byłam zszokowana pewnymi zachowaniami. I o tym w moim dzisiejszym vlogu. Już od kilkunastu dni Polsat publikował zdjęcia, najpierw przysłonięte, potem już odsłonięte nowych uczestników. Byłam ich bardzo ciekawa, no i przybyło na wyspę pięciu przystojnych panów. No, przystojnych, nieprzystojnych, kwestia oczywiście gustu. Ale pierwsi do willi zawitali właśnie oni. Rozsiedli się wygodnie na leżakach, podziwiali otoczenie, podziwiali willę, cieszyli się bardzo, że tutaj są, opowiadali o swoich emocjach. I nagle w tę całą sytuację weszła prowadząca Karolina Gilon. No i zaczęło się. Jeżeli nie widzieliście tego odcinka, to teraz wyobraźcie sobie. Mężczyźni siedzą w kąpielówkach, na leżakach, bardzo mocno zrelaksowani i wchodzi piękna kobieta. Ubrana elegancko, w butach na wysokim obcasie, w sukience, no niemalże wieczorowej, i ich wita. I co panowie robią? Panowie mówią: cześć Karolina! Ani jeden nie ruszył się z leżaka. I teraz powiecie: oj, Ewka, czepiasz się, ojejku, to taka sytuacja, tutaj wiadomo, wszyscy jesteśmy po to, żeby się dobrze bawić. No moi drodzy, ale ja uważam, że jednak są jakieś podstawowe normy dobrego zachowania. Kiedy siedzi kilku mężczyzn, nawet jeżeli siedzi jeden mężczyzna i wchodzi kobieta, wita ich, rozpoczyna się program, no to chyba wypadałoby, gdyby wstali i ją również powitali. Ona była tym nieco zdegustowana. Oczywiście, jak to Karolina, skwitowała to jakimś fajnym, żartobliwym zdaniem. No i w końcu sama musiała ich ruszyć z tych leżaków i zaprosić do kręgu ognia. Może niektórzy naprawdę zdziwią się, że ja zwracam na takie rzeczy uwagę, ale słuchajcie, to nie chodzi nawet o ten jeden gest. To chodzi w ogóle o całe ich takie podejście do kobiet. Nie wiem, co się dzieje z tymi mężczyznami, ale oni naprawdę ustawiają się w takiej pozycji: kobieto, zabiegaj o mnie. Po moich ostatnich związkach stałem się bardzo wybredny. Polsat reklamował tę edycję w ten sposób, że to tym razem kobiety rozdają karty, bo to kobiety wybierają sobie partnerów na samym początku, inaczej niż było w poprzednich edycjach. Tymczasem faktycznie do willi weszły prześliczne dziewczyny, no pięć po prostu lasek jak marzenie. I każda z nich musiała sobie wybrać na takiego pierwszego, początkowego partnera jednego z chłopaków. I wiecie co? Oni wcale nie okazywali za to wdzięczności, tylko raczej taki rodzaj zdegustowania. No fajnie, fajnie, że mnie wybrałaś. Kobiety rozdają karty? No nie wiem. Potem te kobiety lękliwie pytały się tych mężczyzn: czy cieszysz się, że ciebie wybrałam? A on: o, cieszę się, cieszę, ale wolę mulatki. No jak wiadomo, w Polsce na każdym rogu mulatkę można spotkać. I wiecie co, tak sobie myślę, że teraz wiele osób ma takie podejście: bo ja jestem szczery, ja nie będę ściemniał, ja mówię, co myślę. Tak, tylko jeszcze tak sobie pomyślałam, że zawsze musimy pamiętać, że w tej rozmowie jest ta druga osoba, która ma swoje uczucia, swoje przemyślenia. Przecież co by szkodziło, gdyby ktoś powiedział: no bardzo się cieszę, że mnie wybrałaś, bardzo mi miło, bardzo chętnie cię poznam. Czy naprawdę musi od razu dokonywać jakiejś oceny albo mówić, że ta dziewczyna nie jest w jego typie? To jest po prostu brak kultury. Ewka uczy, bawi, wychowuje. Proszę bardzo, może tak być, ale powiecie: dobrze, to pewnie wynika z tego, że jest równouprawnienie i mężczyźni i kobiety tutaj będą się
zachowywać w ten sam sposób i mężczyzna na pewno nie musi wstawać, jak widzi zbliżającą się kobietę wchodzącą do pomieszczenia, czy też witającą się. Ostatnio byłam w takiej sytuacji, słuchajcie, że stałam w grupie mężczyzn, podszedł do nich jeden, ze wszystkimi się przywitał, podając rękę, a do mnie na końcu powiedział cześć. I słuchajcie, teraz właśnie mój wspaniały operator powiedział, że on wie, z czego to wynika, bo on sam był w różnych takich sytuacjach i zauważył, że kobiety teraz dziwnie reagują na to, jak mężczyzna podaje im rękę. Nie wiedzą, jak się zachować, są nieco skrępowane. Wiecie co? To wszystko już się kompletnie nam chyba pomieszało. No i jeszcze na koniec, wracając do tych uczestników Love Island Wyspa Miłości, programu, który oczywiście będę śledziła, bo ja naprawdę go lubię. Powiem Wam tak, życzę Wam, żebyście się naprawdę bardzo dobrze tam bawili. Życzę, żeby ci uczestnicy może znaleźli faktycznie swoje drugie połówki, ale również, żeby przy tym wszystkim mężczyźni byli mężczyznami, a kobiety kobietami. Słuchajcie, a co Wy o tym myślicie? Czy w ogóle zwróciliście na te sytuacje uwagę? Czy one Was jakoś zakuły, zabolały? Tak jak mnie? Napiszcie proszę w komentarzach. Bardzo Was też proszę o subskrypcję. Każda subskrypcja cieszy mnie niesamowicie. Dajcie też dzwoneczek, to Wam się będą przypominać moje kolejne filmy. No i wróćcie do moich poprzednich filmów. Bardzo fajna seria wywiadów z festiwalu w Sopocie. Pozdrawiam i do zobaczenia. Pa!